Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. E, bardzo witam serdecznie w ten, w, w ten niedzielny wieczór, bo już wieczór mamy. Jak zawsze, live zaczynam o 20 i mam nadzieję, że to jest dla Was dobra godzina. E, widzę, że powoli się zbieracie, także super, dobra, to będziemy zaczynać. Będziemy zaczynać e, Nati. Dziewczyny moje, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Ok, no to zaczynamy. Zaczynamy serdecznie. Dobrze, dzisiaj mamy taki temat wywołany do tablicy, czyli prawo, dobry wieczór Iwona. Prawo przyciągania. Ja myślę, że jakby bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która nie słyszała jeszcze czegoś takiego, czy, czym to jest i o co w tym chodzi. I każdy myślę, że jakby go spotkać, to by coś na ten temat powiedział, jakby tak popytać ludzi. Natomiast nie wiem, czy wyście się kiedyś zastanawiali nad tym, dlaczego to jest prawo? Dlaczego to się nazywa prawo przyciągania, nie? A, a nie jakoś inaczej? I co to oznacza, że to jest prawo? To znaczy, że no, na przykład jak mamy, nie wiem, tak sobie teraz przed live'em myślałam, może wy mi podpowiecie, prawo jazdy na przykład, nie, mamy prawo jazdy, albo prawo y, jest y, karne, albo prawo rodzinne, tak? I to jest tak, że są pewne ustalone zasady, do których my się musimy stosować, nie? Czyli, jak na przykład dostajemy prawo jazdy, czyli prawo poruszania się e, pojazdem mechanicznym po drogach, to znaczy, że zobowiązuje nas to do tego, żeby przestrzegać kodeksu drogowego, nie? No i jakby mm, idąc tym myśleniem, sobie tak doszłam do takich wniosków, że prawo przyciągania oznacza, że przyciąganie działa. Nie? No bo. No bo tak jak jest na przykład prawo, no takie nie wiem, podatkowe, rodzinne, karne, nie wiem jakie jeszcze są tam sektory tego prawa, no to to oznacza, że są spisane pewne reguły, że są spisane pewne rzeczy i e, czy nam się to podoba czy nie, no to, to tak działa, nie? Bo w naszym prawie tak jest. Myślę, że dużo z Was spotyka się z takim hasłem, że w naszym prawie to tak jest i tak coś, nie? No, i my możemy na przykład powiedzieć, a my się nie godzimy na to, żeby w naszym prawie było tak, że mamy coś tam, coś tam robić, że mamy płacić takie podatki albo że mamy przechodzić. Dlaczego w ogóle my musimy przechodzić na zielonym świetle, a nie na czerwonym, nie? I możemy się cały czas buntować, tylko że fakt, że my się będziemy buntować i przechodzić nie na zielonym świetle. To myślę sobie, że nie, 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 to nie jest tak, że, że nagle prawo się zmieni, i, i jak my się będziemy buntować, to nagle powiem, świat powie, dobrze, to już przechodź sobie nie na zielonym świetle, nie? To trochę tak działa. No i to samo jest z prawem przyciągania. Eee, oczywiście. Mm, dzień dobry, witam. Mm, tak. Y, tym, którzy docierają. Mm, ok. Dobrze. Widzę, że i starzy, i nowi przyjaciele tutaj są z nami dzisiaj. Także dobry wieczór wszystkim bardzo. No dobra, no to idziemy sobie dalej. I teraz zobaczcie. Jest coś takiego jak prawo przyciągania, które mówi jednoznacznie, że to, czym promieniujemy, to przyciągamy. I to jest bardzo proste zdanie, jakie się tak mówi, tak jak ja wam teraz je mówię. Natomiast Okazuje się, że w praktyce jest ono niezwykle trudne do zastosowania i do zrozumienia. Bo ludzie przychodzą do nas na portret numerologiczny czy na sesję numeroterapii i mówią, że no, oni już obejrzeli film sekret, oni zrobili takie rzeczy, takie afirmacje, takie różne inne i to i y, 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 nie działa. No dobrze. No, to teraz tak. Ci, którzy jeszcze nie widzieli filmu Sekret, to ja oczywiście bardzo, bardzo gorąco polecam, zapraszam. To jest piękny film, który można obejrzeć. Taki dla początkujących, ale nie tylko, bo ja go też czasem jeszcze oglądam, bo lubię po prostu ten, ten, ten film bardzo. Lubię ludzi, którzy tam występują, podoba mi się to i Was też oczywiście zapraszam do tego, żeby ten film sobie uzupełnić. Yy, bo to jest fajne, to jest fajne posłuchać tego, natomiast no, tam jest taka wiedza właśnie o, taka, taka m, bardzo yy, mało wyjaśniająca, mówcie, bo, bo troszkę to działa tak i właśnie przychodzą do nas ludzie na numeroterapię albo na numerologię i mówią yy, dziękuję bardzo Natalia, dziękuję <gryw> bardzo mi miło yy, i chodzi tutaj w tym wszystkim o to, że yy, my yy, troszeczkę wiemy Zaczynamy przyciągać, zaczynamy chcieć, zaczynamy się rozbudzać w tym, i jak nam działa? Ekstra. Super! Czyli afirmacje zadziałały, Twoje życzenia się spełniły, i to jest piękne. Natomiast tutaj y, zabawa zaczyna się wtedy, jak robisz wszystko, co teoretycznie powinnyś robić, czyli chcesz, mówisz o tym, wysyłasz życzenia, robisz mapę marzeń, czy tam jeszcze jakieś inne narzędzia przyciągania stosujesz. I nie działa. Teoretycznie. I właśnie tu się zaczyna e, i tu się zaczyna cała e, fajna zabawa. Fajna zabawa, bo przechodzimy płynnie do wyjaśnienia, że jest taka siła sprawcza, która jest e, w nas, ale my nie do końca e, jesteśmy m, zarządzający tą siłą sprawczą i ona nazywa się <kluzny> Podświadomość. Czy jest na sali ktoś, kto nie wie, czym jest podświadomość, to niech pisze w komentarzu. To będziemy wyjaśniać. Bo dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, dlaczego może być tak, że my bardzo mocno czegoś chcemy, a mimo że wydaje nam się, że robimy wszystko, żeby to mieć to jednak tego nie otrzymujemy. I co z tym zrobić? No dobrze, nie ma komentarzy, że nie wiecie czym jest podświadomość, czyli zakładam, że, że jest to temat wam znany, e, że już wiem, co to podświadomość. O. <ścoughs> Dorka, no to całe szczęście, że ty wiesz, co to jest podświadomość. No dobrze, to wobec tego lecimy dalej. E, w związku no, i teraz tak, bo ja tu mam trochę notatek przygotowanych. Przygotowałam się na dzisiejsze spotkanie z Wami. Witam bardzo często liczbę, widzę 777. 7, 7. Fajnie, siódemki są fajne, to jest rozwój duchowy. Dobrze, no i teraz słuchajcie: po, by, taka historia. Przychodzi do mnie na sesję kobieta, bardzo ładna, bardzo zadbana, świeżo po rozwodzie. No, i ona chce mieć nowy związek, nie? Dobra. No i co zrobiłaś w tym celu, żeby mieć, no, żeby, mieć dobry, żeby mieć nowy związek? No dobrze, to założyłam sobie Tindera. Aha, no dobrze, i co na tym Tinderze? No na tym Tinderze to tam ktoś do mnie pisze, ktoś do mnie pisze, ale to tak ja nie wiem, czy się z nimi spotykać, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. No i ta dziewczyna tak sobie postanowiła, że będzie czekać. No i zastanawiamy się, na co ona czeka. No założyła tego Tindera, ale tam jakoś z nikim się nie klei. I słuchajcie, co się wydarzy w życiu tej dziewczyny. Ona cały czas, ale to cały czas zaczyna chodzić i mówić, że ona to już w życiu sobie nie ułoży, ona już miała swoją szansę i ją straciła. Ona tak bardzo tęskni za tym byłym mężem, chociaż to ona sama go zostawiła, że ona się boi, że ona już do końca życia będzie sama. I gdzie nie idzie, to opowiada o tym, jak bardzo ona jest sama. Czyli co ona cały czas w sobie pielęgnuje. Ona cały czas chodzi i myśli o tym, jak bardzo jest w poczuciu braku. Jeżeli lubicie sobie robić notatki z takich, powiedzmy to, spotkań, to zapiszcie sobie takie hasło poczucie, poczucie braku. I zawsze, ale to zawsze, jeżeli jesteśmy w takim momencie, że. Skupiamy się głównie na tym, czego nie mamy, albo skupiamy się na tym, że mamy czegoś za dużo na przykład mamy za dużo w biodrach, albo mamy za dużo długów, albo mamy za dużo na głowie no to zgodnie z regułami przyciągania przyciągniemy tego więcej. Naprawdę. Czyli, jeżeli moja klientka jest samotna i czuje się samotna i ciągle o tym mówi o tej samotności i nie widzi nic innego w swoim życiu, tylko widzi to, że jest samotna, to ona będzie coraz bardziej, bardziej, bardziej samotna, bo przyciągnie więcej tej samotności. Czy to się nam podoba, czy to się nam nie podoba, to tak niestety, stety, niestety działa. Ale wiemy, jak działa. Yy, dzień dobry, Janie wiemy, jak działa, w związku z tym yy, możemy coś z tym zrobić, nie? <śmiech> <śmiech> tak. I zauważcie, że ludzie, którzy ciągle <laughs> narzekają yy, i my z boku patrzymy na ich życie i na przykład mówimy, Boże, ale na co Ty narzekasz? Masz fajne, fajne, fajne życie, fajną rodzinę, fajny związek, fajnie masz z pieniędzmi, ładnie wyglądasz, czego ty się... Czy, czy, na, na co Ty w ogóle narzekasz? A ta osoba jakby ciągle narzeka, ciągle narzeka, ciągle narzeka, i w pewnym momencie w życiu tej osoby zaczynają się naprawdę dziać trudne rzeczy, bo ona tym narzekaniem przyciąga trudności. Hmm? Bardzo uważajcie na to, w jakim jesteście nastroju, bo takie nastroje jak pustka, samotność, smutek, taka melancholia. Yy, też tak uważam. Tak. B Boy. B Boy. <grywa> Proszę, te wasze niki są super. Nie wiem, jak to przeczytać. B Boy. Powiedzmy, dobrze. Jak źle przeczytałam, to yy, przepraszam. Okej. Okay. I teraz. Czyli teraz, dobra, drugi przykład. Weźmy sobie człowieczka. A dobrze przeczytałam. Dobrze. Weźmy sobie człowieka, który yy, właśnie się. Dowiedział, że um, o czym mógł się dowiedzieć trudnym finansowo, powiedzmy sobie, nie? Aha, bo jeszcze nie dokończyłam tamtej rzeczy. I zawsze, jak jesteśmy w takich niskich wibracjach, to mamy poczucie, że w ogóle jest nam ogólnie bardzo źle. I wtedy, jak jest nam źle, to będziemy mieć jeszcze więcej tego źle. Czyli pokłócimy się z mężem, pokłócimy się z dzieckiem, zaczniemy krzyczeć, albo wystrzelimy coś do naszej przyjaciółki, albo jedziemy autem i uderzymy tym autem, zarysujemy tym autem gdzieś, nie? No bo jakby jesteśmy w komunikacie, a prawo przyciągania działa cały czas, jesteśmy w komunikacie, jest mi źle, nie? Jest mi źle. I teraz ja później będę mówiła, co z tym zrobić. Natomiast yy, chcę Wam tylko pokazać ten stan, w którym jesteśmy dokładnie predysponowani do tego, żeby przyciągnąć więcej tego źle, czyli teoretycznie tego, czego nie chcemy. <coughs> A przyciągamy, bo tym promieniujemy. Dobra, drugi przykład. Yy, weźmy sobie człowieka, który ma problemy finansowe. Nie? I on sobie jakoś tam z tymi pieniędzmi, nazwijmy to, lepiej lub gorzej nie radzi. No są tacy ludzie, na przykład w numerologii, ludzie, którzy mają karmę 13, albo ludzie, którzy mają karmę 19, albo ludzie, którzy mają karmę 26, też czasami tak mają, że, że z tymi pieniędzmi sobie jakoś tam nie radzą, muszą z tym bardziej pracować niż z innymi rzeczami. No i dobra, i mamy człowieka, który ma długi, tak? I on zaczyna myśleć o tych długach, o matko, ile ja mam tych długów, o matko, ile ja mam tych długów, i co się wydarza w jego życiu? Jedzie i dostaje mandat. Tak? Bo on ciągle czuje, że on nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, i teraz dziwnie to zabrzmi, co ja powiem, ale tak jest, że on dostaje więcej, nie, ma, nie mam pieniędzy, bo ciągle w tym jest, bo ciągle o tym myśli. I do nas na sesję przychodzą ludzie i mówią: Głowa już mnie boli od wszystkich moich myśli. I ja to rozumiem, ponieważ jeżeli ludzie cały czas się wkręcają w poczucie braku czegoś, no to już te myśli mają natrętne, obłędne, nie mogą przez to spać, albo jak już zasną, to im się tu śni. Wy też tak macie, że, że jak śni i że jak. Yy, na przykład wieczorem leżycie, intensywnie o czymś myślicie, to później w nocy się Wam to śni. Wiecie, że ja kiedyś miałam tak, że na przykład oglądałam film, już teraz tak nie mam, ale oglądałam film no i postanowiłam, że go wyłączę przed końcem i, yy, i sobie yy, do, dooglądam go kiedyś tam, nie? Yy, I mo mogłam mieć tak, że zasypiałam w tej akcji i mi się w nocy śniło, co mogło być dalej. Albo z książką, tak miałam. Czytałam wieczorem książkę i zasypiałam, i wyśniło mi się, co dalej było w tej książce. Także uważajcie bardzo na to, w ogóle na to, o czym myślicie w ciągu dnia, ale uważajcie też na to, co myślicie tuż przed snem i tuż po przebudzeniu. Jak chcecie, to się podzielę z Wami takim moim know-how. Mianowicie, ja tuż przed snem yy, słucham medytacji. Puszczam sobie medytacje na akurat te rzeczy, które potrzebuję przyciągnąć, gdzie chcę, żeby mi się coś potwierało albo chcę, żeby mi się coś podomykało. Nagrywam sobie takie medytacje i w nich zasypiam. I one mi tam dalej pracują w podświadomości, kiedy ja śpię. Uwielbiam taką robotę, jak coś się robi, kiedy ja śpię. <laughs> Wy też tak macie? Lubicie, jak tak się Wam dzieje? To jest bardzo fajne, polecam. Dobrze. No i druga rzecz. Po przebudzeniu. To jest bardzo fajne, żeby po przebudzeniu też tak mam, Rozzi. Tak. A czwórki, a czwórki numerologiczne, Bata, pytasz o czwórkę numerologiczną? Czwórka numerologiczna to uwielbia pracować przede wszystkim. Czwórki numerologiczne to są teraz w trzecim roku numerologicznym. I sama podziwiam, jak one starają się czasem ten rok ominąć. Wiesz, no, czwórka numerologiczna. Mm, haha, czwórki, ich kontrola przed snem, dokładnie. A dziewiątki. E, ale co dziewiątki? Dziewiątki i czwórki też myślą, też rozmyślają i też mają różne tematy swoje do przerobienia. My tu dzisiaj mówimy y, o podświadomości. Czy coś takiego w podświadomości dziewiątek albo czwórek jest? No na pewno to, to, to jest ciekawe, że dziewiątki, znaczy, że czwórki, no faktycznie mają tą potrzebę dużej kontroli i dużo, dużo czwórki inwestują siebie w pracę, więc czwórka y, na przykład może y, nie spać po nocach, bo coś w pracy nie poszło tak, jakby czwórka chciała. Na przykład, nie? Dobrze, i drugi rytuał, ten rytuał przed snem warto sobie zrobić. I, I drugi rytuał, który warto sobie zrobić, to jest tuż po przebudzeniu. I ja bardzo Wam polecam zrozumieć fenomen poranka. I, bo to nie chodzi o to, żeby. Bardzo lubię to powiedzenie, że żeby mieć dobry dzień, nie trzeba rano wstać. Trzeba, nie, nie trzeba wcześniej rano wstać. Trzeba wstać w dobrym humorze. I to jest jakby całe klucz sprawy. I o co w tym chodzi tak, tak praktycznie? O to chodzi, że wstajesz sobie rano. Eee. Okej. Okay. <laughs> nie wiem, o co chodzi z tymi rzeczami. Boże, Natalia dołącza do drużyny jako członek numer 3. Tak, cokolwiek to oznacza, witam w drużynie, numer, witam w drużynie. Dobra, nie wiedziałam, że my tu na, na tym TikToku mamy jakieś drużyny, ale dobrze, no nie, nie będziemy się jakoś tam wchodzić w szczegóły, to je, może nie jest aż takie istotne. Dobrze, w związku z tym wracamy do tematu poranka. Fajnie by było, jakbyście sobie tak postanowili, że wstajecie nie, nie na ostatnią chwilę. Ponieważ, jak ludzie robią tak, że wstają na ostatnią chwilę, to zauważcie, że już wam to wytrąca dzień. Już od rana, już od rana musicie za czymś gonić. Więc już jesteście w tej energii, która brzmi: nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. I zgodnie z prawem przyciągania macie jeszcze więcej: nie zdąża. Czyli da, do, przyciągacie jeszcze więcej rzeczy, gdzie nie możecie, yy, gdzie, gdzie macie wrażenie, że nie zdążycie. Nie? Yy, yy, I że za dużo, i że, i że, a, a ja bym chciała co innego, bo ja bym chciała pospać. nie? Yy, a, I to jest później, jest bardzo często tak, że my się z tym cały dzień borykamy. I ja pracowałam kiedyś z ludźmi, którzy <laughs> nie mogli spać. Albo nie, nie, nie mogli wstawać, bo to bardzo często się łączy. No bo jak nie możesz zasnąć, to później jesteś zmęczony i em, tak, spieszymy. Zgadza się, dobrze. E, no bo jak, jak za czymś. Em, czekajcie, bo przez to, że komentarze przeczytałam, to zgubiłam myśl. E, no dobrze, wracając do tematu. Po prostu, jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby od rana fajnie. A już wiem, co mówiłam, że. Jeżeli ktoś ma problem z zaśnięciem i mota się z tym zaśnięciem, nie? ja uwielbiam taki mem, e, że ktoś nie może zasnąć, patrzy na zegarek i tam jest taki podpis. Jak teraz usnę, to będę spał. Dokładnie 4 godziny i 27 minut do momentu, kiedy mam wstać, nie? I to już stresuje. Generalnie, jak nie możecie zasnąć, to ja wam polecam zrobić sobie fajną medytację na, na odłączenie myśli, bo nie możecie zasnąć bardzo często, dlatego że macie bardzo dużo myśli. Dobrze, w związku z tym, wracając do tematu, staramy się zasnąć w takim fajnym nastroju. Nawet jeżeli miałeś straszny dzień, to wieczorem się rozluźni. Serio. Spacer, fajny film, fajna rozmowa. Nie wiem, jeżeli mieszkasz z kimś, z kim lubisz bywać blisko, to każdego rodzaju zbliżenia są fajne. I takie zadbanie o siebie przed snem. Ja w ogóle mam taki pomysł, że fajnie jest wyłączyć telefon, wyłączyć się już tam o którejś godzinie. Bo y, ja pracowałam swojego czasu z wieloma przedsiębiorcami, jakoś tak y, te ósemki numerologiczne przyciągałam non stop na moje sesje <laughs> i ja im wprowadzałam, proponowałam, żeby wprowadzali sobie takie zasady, że na przykład o 21, od 21, po 21 już nie sprawdzają maila. Po prostu, nie? Już, nie, nie, już wszystkie sprawy zamykasz, wyciszasz się i nie sprawdzasz maila. Po to, żeby dobrze zasnąć, żeby podświadomość mogła sobie poukładać różne rzeczy, żeby organizm mógł się z, zregenerować, żeby, żeby można było odpocząć, naprawdę. Bo jak jesteśmy zmęczeni, bo jesteśmy niedospani, to jest kolejny problem, naszego, że, że nasze prawo przyciągania niby nie działa. Jak jesteś zmęczony i ciągle jesteś ci źle, to przyciągniesz więcej zmęczenia. Tak? I będziesz jeszcze bardziej zmęczony. Haha, ha, dobra. Dzisiaj nawet nie spojrzałem na zegar, a widziałem, która jest godzina. Była 11:11. .11. Hmm. <laughs> Moja ulubiona godzina to jest 17:17, .17, bo 2:17 daje wsparcie z sił kosmosu. Dobrze. W związku z tym, co jeszcze fajnie jest robić? Eee, właśnie, ten fenomen poranka, czyli wstajesz wcześniej. Ja nie rozumiem, jak można, znaczy nie rozumiem, dobra, rozumiem, ale jakby ja wstaję pierwszym budzikiem. Nie da się. D Dorka, nie wiem, co się u Ciebie nie da. Ok, eee, tak, moja ulubiona liczba. To 17 od zawsze. No właśnie, no właśnie. 17 to jest piękna, piękna liczba dająca wsparcie kosmosu. Ciekawe, czy ja się oparzę tym, czy się nie oparzę. Czekajcie, bo żeby tutaj nie, nie, nie oblać się tym tak koncertowo na tym live'ie. Dobra, to zabezpieczam się. Dobra. Eee, no, czyli tak. Wstańcie sobie wcześniej. Zróbcie sobie taki test. Wstańcie sobie wcześniej i dajcie sobie takie 15 minut na rozruch. Eee, a, nie da się nie sprawdzić maila. Ha, 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 ha. Wstańcie sobie wcześniej, dajcie sobie czas na rozruch. Ja na przykład wstaję dużo wcześniej i puszczam sobie jeszcze raz medytację. Później sobie czytam moje afirmacje, później się nastraju, nastrajam na dzień, co się fajnego wydarzy. I najpierw skupiam się na tym, co będzie fajnego, że na przykład pojadę sobie na paznokcie, albo pojadę sobie do kosmetyczki, albo zrobię fajny live, albo mam spotkanie na przykład mojego teamu i bardzo lubię te spotkania. I to będzie fajne spotkanie, bo mamy nowe fajne rzeczy na przykład, nie? Albo, że dzisiaj się dowiem, że moja książka o kronikach Akaszy, którą właśnie... Już mam nadzieję, długo będę trzymała w ręku, że już na przykład poszła do druku, nie? że mam sobie takie nadzieje, że się dowiem takich rzeczy. Natomiast nadzieja, a nie oczekiwania, to jest dość duża różnica. <śmiech> Natomiast, <śmiech> Natomiast bardzo fajnie, bardzo fajnie też no, przypomnieć sobie, jakie cele realizujemy w życiu, po co my to wszystko robimy i tak się po prostu włączać w tą energię. Budzącego się dnia. I to jest na pewno fajniejszy start. I to są pierdoły, to są takie drobiazgi, ale naprawdę ludzie, którzy to robią, są po prostu spokojniejsi w ciągu dnia. A jak jesteśmy spokojniejsi, to mamy większą szansę, że nam się wszystko uda. Naprawdę. Naprawdę tak jest. Rozi, a co jaki czas robisz? Y Moment, Kasia Ku. A co oznacza 12? 12 zależy gdzie w portrecie numerologicznym: czy to jest dzień urodzenia, czy to jest podwibracja, czy no nie jest to liczba ani karmiczna, ani mistrzowska. Eee, mm, energia jest po bólu. Bullu. <laughs> okay. a wieczorem co robić? A mówiłam, mówiłam co robić wieczorem, zaczęłam chyba od tego. A co jaki czas robisz live y na TikToku, a jak często chcecie. Jak często mamy robić te live? Raz w tygodniu chcecie? Możemy tutaj bywać częściej. Bo były pewne próby, ale później jakoś tak to się rozpłynęło. No nie wiem, spróbujemy. Ja jeszcze robię na Instagramie i na... zawsze, zawsze, zawsze w czwartek o 20.00 Jest... jestem na Facebooku i na YouTubie z kanału. To na webinar kroniki Akaszy to robimy webinar. Zaraz pewnie ci e, dziewczyny podrzucam link. E, zapisz się na webinar i tam będę całą godzinę czy półtorej mówić o kronikach Akaszy. <laughs> Także zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Lubię ludzi autentycznych. Ja też. Dobrze, czyli tak, po, co wieczorem zrobić, powiedziałam, co po przebudzeniu zrobić, powiedziałam. No i teraz kolejne rzeczy, które fajniej zrobić to. Aby nie być w tym poczuciu braku, w tym poczuciu, że mam za mało albo mam za dużo problemów, słuchajcie, niesamowitym narzędziem jest energia, doceniam co mam i drugi rodzaj energii, jestem wdzięczny za to, co mam. I naprawdę my bardzo często robimy ten błąd. Że chcemy do przodu, do przodu, do przodu, że widzimy, ile jest rzeczy do zrobienia, i to jest super, że my to widzimy, i jeszcze lepiej, jak to robimy, idziemy w tamtą stronę. Natomiast nie robimy czegoś takiego, że się zatrzymujemy i mówimy: spojrzę do tyłu i zobaczę, co, <coughs> co, co zrobiłem, co osiągnąłem, co mi się udało. Albo co, mi się, albo co mi się nie udało, ale wyciąga, wyciągnąłem wnioski. Nie? To, jest, to jest to, że my mamy teraz na przykład, na przykład kurs pracy z lękiem, bo ja prowadzę takie pięć kursów w roku. Przyciągania pieniędzy, przyciągania miłości, zdrowia, pracy z lękiem i wewnętrznym krytykiem, i, przyciągania, i budowania i przyciągania poczucia własnej wartości. No, i na przykład na kursie z przyciągania poczucia własnej wartości, yy, Dorka wrzuca Wam yy, link do webinaru o kronikach akaszy. Także śmiało. <śm o czym to ja mówiłam? Boże, dzisiaj jakoś tracę. Tracę, tracę myśli, bo, bo nie jestem jeszcze przyzwyczajona do tego, że te komentarze mi tutaj wyskakują, bo na Facebooku jest tak, że z boku je mam. Dobrze, to kontynuując. Ja zawsze jestem na Facebooku o 20 w czwartki, albo na kanale Szkoła Numerologii, albo na kanale Instytutu, na Instagramie. W środę chyba o 20 mamy. Tak dziewczyny? Takie mamy plany, ale zobaczymy, czy będziemy tam regularnie, czy częściej, czy rzadziej. No i jakiś dzień sobie możemy znaleźć tutaj na spotykania się na TikToku. Dobrze, już wiem, co zaczęłam mówić o tych kursach przyciągania. No i na kursie przyciągania poczucia własnej wartości. Jednym z miliona zadań dla uczestników jest to, że mają sobie pomyśleć, co osiągnęli w życiu. Co uważałem za swój sukces, jak się tam coś dla nich skończyło, Gdzie, czym mogą się pochwalić, i tak dalej, i tak dalej. Albo jeszcze jest taka, takie ćwiczenie, że znajdź 30 dobrych rzeczy o sobie. Nawet to nie chodzi o to, żeby mieć jakiś sukces, taki nie wiem, spektakularny, tylko żeby powiedzieć, za co się lubię, albo co mi się w sobie podoba. I, yy, no, i, i to jest wielki problem dla niektórych. Możecie sobie zrobić takie challenge, że dzisiaj po skończonym live usiądziecie i spróbujecie wypisać 30 dobrych rzeczy o sobie. 30. Ludzie po moich kursach usiądą i napiszą 100, bo tak prze, przeprogramowujemy im ich podświadomość. Że usiądą i z Marszu napiszą 100. Natomiast zaczynam od 30. I czy jesteście w stanie napisać 30 no, dobrych rzeczy o sobie? Hmm? Dobra. Yy, czyli tak. Yy, kolejna rzecz, kolejne ćwiczenie, które warto sobie zrobić. Doceniam to, co mam. To jest yy, naprawdę. Yy, niby proste, ale niesamowicie uspokajające i niesamowicie dające takie poczucie, że człowiek jednak, że, że jego życie ma sens. Bo bardzo często my tak bardzo gnamy do przodu, że gubimy, yy, że, że, że gubimy sens. Nie po co w ogóle ja to robię? Nie udało mi się coś, po co ja to robię, wyrzucam to, zostawiam, yy, i tak dalej, i tak dalej. Każdego dnia tak robię. Yy, nie wiem, co. Nie wiem co, bo, bo też nie wiem, jak te komentarze tu przychodzą. Czy, czy one przychodzą od razu? Bo na przykład, jak robimy przez streamiert na. A, doceniam, no to dobrze, to super. To piszcie, że, że doceniam każdego dnia, to wtedy będzie, będzie nam łatwiej. Dobra. W związku z tym dalej mamy energię wdzięczności która jest jeszcze głębszą energią, bo doceniam, to jest takie o, fajnie, że mi się udało. A wdzięczność to jest taka energia, którą możecie pobudzić w medytacji, czyli okazuje wdzięczność. Napełniam się wdzięcznością dla jakiejś sytuacji. Cieszę się, że taka sytuacja miała miejsce <laughs> i proszę. Na przykład o jeszcze więcej takich sytuacji. Ja bardzo ym, tak trochę się nabijałam <laughs> lata temu z, tego, z tej wdzięczności, y, ale miałam taką sytuację, że y, to, to były te czasy, y, kiedy ja zaczynałam czytać kroniki akaszy, tak się odnajdywać w tych przestrzeniach. No i zapytałam, co powinnam wiedzieć, i oni mi trzepnęli wykład na temat wdzięczności jak ta energia działa i oni mi powiedzieli sama sprawdź. I okazało się, że jak ja zaczęłam prowadzić słoik wdzięczności i za każdy portret numerologiczny i za każdy odczyt Kronik Akaszy wrzucałam karteczkę z podziękowaniem. Dziękuję, że taka sesja mogła się wydarzyć. Dziękuję, że zostało mi za tą sesję zapłacone. Dziękuję, <laughs> że mogłam komuś pomóc. I zaczęłam bardzo dużo razy dziękować i być wdzięczna, to w bardzo krótkim czasie mój kalendarz się cały zapełnił chętnymi na moje konsultacje. Naprawdę. I oczywiście, no, ja musiałam się, nie wiem, no, nauczyć czytać kroniki akaszy, nauczyć numerologii, robić portrety, musiałam mieć tą wiedzę. Natomiast to, że to wszystko się tak y, mogło mi ruszyć, zawdzięczam w dużej mierze mojemu słoikowi wdzięczności, gdzie naprawdę przez jakiś czas po sesji każdej wrzucałam, e, wrzucałam m, karteczkę z podziękowaniem. Nie? Że dziękuję, że, że to się mogło wydarzyć. <śmiech> Spróbujcie. <śmiech> Spróbujcie to robić. Za każdą rzecz, która Wam się udała, i jesteście z siebie zadowoleni, wrzucajcie karteczkę do słoika. Po pierwsze, wdzięczność, a po drugie, ten słoik będzie Wam się zapełniał i będziecie widzieli, że coś się dzieje, że coś się udało. Bo to jest tak, że my rzucamy hasło, idziemy w tą stronę, udaje nam się, to idziemy dalej, nie udaje nam się, to zaczynamy rozpaczać, że nam się nie udało, nie? A tutaj chodzi o to, że jak się uda, to, to tak, taki stempel zrobić na tej energii że o, bardzo fajnie, że mi się to udało. E, Rozji, w jaki sposób oni się z Tobą kontaktują poprzez odczyty kronik? No mamy cztery kanały informacyjne, e, z oka wewnętrznego, ucha wewnętrznego, e, czucia, czyli ciała. Hmm, poczekaj, e, widzę, słyszę, czuję. No i taki kanał z brzucha, taki kanał wiedzenia. To jest tak w wielkim skrócie, no bo jeszcze mogą przychodzić, mogą śpiewać piosenki, mogą polecić książkę do przeczytania w różny sposób, ale takie cztery podstawowe kanały mamy. Ok. Dobrze. I jeszcze chciałam Wam takie coś na dzisiaj powiedzieć, że bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie. Jest określić sobie cele i rozpisać plan działania. Ja jestem dziewiątką, ale jestem teraz w ósmym roku numerologicznym, więc staram się być bardzo zorganizowana i bardzo uporządkowana. I dlatego polecam Wam taką metodę, że sobie po prostu rozpisujecie cele. I Dajecie sobie czas, żeby je zrealizować. I jak i macie dwie opcje. Albo Wam się uda, ekstra, udało mi się coś tam osiągnąć, udało mi się coś zrealizować e, i, i dajemy do słoika wdzięczności, przybijamy sobie piąteczkę, cieszymy się, celebrujemy. E, natomiast jak się nam nie uda, to trzeba, znaczy nic nie trzeba, ale fajnie jest usiąść i przeanalizować, Wyczuwasz innych ludzi energię? <grymne> tu na live? <grymne> <grymne> czy co, czy jak? Gdzie? Że podchodzę i sprawdzam, jakiej ktoś jest energii? No, ja to robię narzędziami, czyli albo w rejki, albo w kronikach akaszy. Eee, no to jest takie cie ciekawe bardzo pytanie, bo no, tutaj może, można odpowiedzieć w każdy sposób na to pytanie. OK, ale skończę tą myśl, czyli ustalcie cele. Mamy plan działania i działajcie. Po prostu, jak wyszło, to super, a jak nie wyszło, to wyciągamy wnioski i szukamy blokujących wzorców podświadomości. I moje pytanie jest takie do szanownego grona. Ja wyczuwam innych. Aha, ok, rozumiem. Mam pytanie do szanownego grona. Czy wy chcecie na przykład taki live, żebyśmy sobie się skupili na kodach podświadomości? Czy to byłoby tutaj fajne? bo gdzie jeszcze Was mogę zaprosić? Teraz mi się przypomniało, że jeszcze w poniedziałki mamy takie live'y, nie w poniedziałki, tylko w piątki o dziesiątej mamy takie live'y motywujące na takim kanale, który się nazywa Instytut Numeroterapii. On jest na YouTubie i na Facebooku i tam jestem co tydzień i tam sobie działamy właśnie już na schematach, nie? Także, jeżeli chcecie, to możecie tam do nas dołączyć, bo tam już takie będziemy robić z tygodnia na tydzień różne, różne fajne rzeczy, ale to dopiero zaczyna działać, więc, więc możecie dołączyć, nie? Bo tam sobie podsumowujemy tydzień, który był i planujemy to, co będzie w następnym tygodniu, zgodnie oczywiście z naszymi celami i po to, żeby być jak najbardziej spełnionym, dobrze. Ja nie wiem, yy, ja nie wiem. Yy, no, dzisiaj jest temat o podświadomości <głos》> i o prawie przyciągania. Yy, nie wiem, czy tutaj można zrobić jakąś ankietę na tym TikToku, czy co? No, bo jakby wy, my możemy tutaj, ja mogę tutaj przychodzić częściej, tylko jakby właśnie z jakimś tematem, nie, żeby, żeby coś takiego nie tylko sobie tak pogadać, tak dla pogadania, tylko coś z sensem <głos》> i na jakiś temat. I jeżeli temat podświadomości Was interesuje, to, to możemy tak się umówić, że następnym razem będziemy sobie tutaj mówić o podświadomości, ale już nie tak ogólnie jak dzisiaj, tylko o kodach podświadomości. Na przykład, dlaczego nie możemy przyciągnąć spełnienia w związku, albo dlaczego chorujemy, albo dlaczego z pieniędzmi na mnie idzie tak, jakbyśmy tego chcieli. Tak. To, to możemy sobie ewentualnie taki temat wrzucić na tutaj pulpit tiktokowy. Dobrze. Podsumowując, prawo przyciągania jest prawem, czyli ono działa. Czy ci się to podoba, czy nie? Czy w nie wierzysz, czy nie? Niektórzy też nie wierzyli w, w prawo, e, na przykład e, drogowe, wymuszyli pierwszeństwo i, i różnie się to dla nich kończyło, nie? Więc prawo przyciągania działa. Więc bardzo ważne, obserwuj, co się dzieje w Twojej głowie. Obserwuj swoje emocje, obserwuj swoje myśli, bo dokładnie tego przyciągasz więcej. Jeżeli, <coughs> jeżeli patrzysz na swoje życie dzisiaj i jesteś niezadowolony z tego, co masz, to uwaga, uwaga, dadam, dadam, Ty możesz to zmienić. Możesz się przeprogramować, możesz się przeinstalować i super. Bardzo ciekawy. User o jakimś wielkim numerze to napisał. Dobra. Czy macie pytania? Czy macie pytania? Nie macie pytań? Wszystko jest jasne? Wszystko jest jasne dla każdego, żeby przyciągać. Aby przyciągać, tylko żeby uważać, o czym najczęściej myślisz. Czy myślisz o tym, że coś masz i masz wtedy tego więcej, czy myślisz o tym, czego ci brakuje i wtedy masz więcej tego braku. Z taką myślą was zostawiam i tak jak wam powiedziałam wcześniej, usiądźcie i spróbujcie wypisać 30 dobrych rzeczy o sobie. To może być wasza cecha charakteru, to może być to, że macie fajnego kota. W ogóle mój kot przespał całego live'a. Myślałam, że on tu się będzie kręcił, a przespał, bo mm, nie udało mi się go zaprosić do wyjścia, więc był z nami na live'ie. Ok, to może być część, jakaś część Twojego ciała, część Twojego charakteru, albo y, jak to kot, tak? Jak to kot, jak to kot. Dobra, no to co? Bardzo mi tu było miło z Wami. Do następnego razu. Jeżeli jest taka e, okoliczność, to oczywiście możemy bywać tutaj e, tutaj częściej. O, Natalia coś wrzuciła. Jaki temat na następny live? No to piszcie. Piszcie i, i gdzieś tam się po środku z tym spotkamy. Dziękuję Wam pięknie, do zobaczenia tak szybko, jak będzie to możliwe. Do zobaczenia, kochani.